Coraz bliżej rozstrzygnięcia w sprawie zgody na budowę osiedla przy ulicy Mroźnej w Katowicach-Burowcu. Mimo że przeciwko inwestycji protestują mieszkańcy, radni rządzącej Katowicami koalicji Forum Samorządowego oraz PiS chcą umożliwić deweloperowi zabudowę wąskiego terenu po byłym wąwozie kolejowym. Dzięki specustawie Lex Developer miałoby tu powstać około 100 mieszkań. Mieszkańcy są przekonani, że radni ulegają w tej sprawie naciskom z góry. To się w rozmowach półprywatnych, powiedzmy, z radnymi przewija, że gdyby mogli, głosowaliby zgodnie z sumieniem, ale nie są w stanie tego zrobić. I cała ta sytuacja ze zwoływaniem nadzwyczajnych sesji we wtorek, teraz, kiedy wiadomo, że część radnych przeciwnych temu Lex Developer jest na przykład na zagranicznych urlopach i tym podobne, wygląda jak zaplanowane działanie. Zdaniem mieszkańców zaplanowane tak, żeby projekt przepchnąć. Na sesji nadzwyczajnej radni mają ostatecznie zdecydować, czy pozwolić grupie Pietrzak na budowę osiedla. Stwierdzam, że uchwała nie uzyskała większości, a więc nie została podjęta. Wprawdzie pierwsza uchwała w tej sprawie nie uzyskała większości, ale podobnie było z uchwałą uzasadniającą odmowę zgody. To sytuacja patowa i bez precedensu. Niestety byłam zniesmaczona, bo mieszkańcy cały czas jasno mówią i przedstawiają nam od około roku te wszystkie merytoryczne argumenty. Radna Koalicji Obywatelskiej wysłała nawet list w tej sprawie do prezesa PiS. Radni z koalicji rządzącej, radni PiS-u są głusi na te tematy. Nic mi nie pozostało, po prostu, aby napisać wyżej do prezesa Jarosława Kaczyńskiego. W liście prosi o wpłynięcie na radnych PiS, żeby ci zaczęli głosować tak, jak chcą mieszkańcy, a nie deweloper. Jednak zdania w Radzie Miasta są mocno podzielone. Ta dzielnica potrzebuje inwestycji mieszkaniowych. To najbliższy dzielnic Katowic. Akurat nie powinna być tylko zielona, choć również zielona oczywiście. I tam akurat nieduże mieszkanie, bo to jest szeregówka, to nie jest jakiś wielki blok, nie jest to coś dużego. Taka inicjatywa jest, uważam, tam potrzebna. A niestety, jeśli inwestorowi, że tak powiem, zablokujemy tą możliwość, co Rada oczywiście może zrobić, on pewnie pójdzie gdzie indziej lub jeszcze tam po prostu to mieszkanie nie powstanie i będą gorsze warunki życiowe. Głównym kontrargumentem przeciwników inwestycji jest planowana welostrada, którą metropolia już nawet zaczęła tworzyć, na razie na mapie. Ma łączyć Katowice z Sosnowcem. Problem w tym, że trasa miała przebiegać po terenie należącym do Pietrzaka. Inwestor dostał nawet propozycję sprzedaży terenu. Pismo do właściciela terenów wysłaliśmy na początku kwietnia. Do tej pory nie otrzymaliśmy oficjalnej odpowiedzi, minął już miesiąc. Natomiast w międzyczasie dowiedzieliśmy się za sprawą sesji Rady Miasta Katowice, gdzie był przedstawiciel firmy obecny, że nie jest on zainteresowany sprzedażą tych terenów. Bo inwestorowi zależy na mieszkaniach i łatwo nie odpuści. Inwestor na dzień dzisiejszy planuje skorzystać w pełni z posiadanego prawa własności do nieruchomości, szuka wszystkich możliwych sposobów, oczywiście zgodnych między innymi z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, aby tą działkę w jakiś sposób jednak wykorzystać. Mieszkańcy już szykują się na kolejny protest podczas nadzwyczajnej sesji zwołanej na 9 maja. Zderzamy się z murem, jeśli chodzi o opcję większościową w Radzie Miasta, więc to wcale może nie robić na nich wrażenia. Podobnie jak wrażenia nie robią opinie urbanistów i architektów z Miejskiej i Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. Zaledwie kilka sekund, tyle trwało wyburzenie 90-metrowej chłodni kominowej w elektrowni Łagisza w Będzinie. Detonacja ładunków wybuchowych poprzedzona była szczegółowymi przygotowaniami, które trwały od połowy kwietnia. Wywierconych zostało prawie 1400 otworów, w których umieszczone zostały ładunki o łącznej masie ponad 70 kg. Zastosowano metodę pirotechniczną, która powoduje, że jest to najszybsza, najtańsza i wbrew pozorom najbezpieczniejsza, z tego powodu, że w miejscu wyburzenia chłodni w tym momencie nie przebywają żadni pracownicy. Wyburzenie wybudowanej w latach 60. ubiegłego wieku chłodni to wynik wyłączenia z eksploatacji części bloków w elektrowni Łagisza. Zastosowana technologia nie spełniała już norm środowiskowych, a jej modernizacja nie była możliwa. Teraz nadszedł czas na wielkie sprzątanie. Po kilku sekundach rozpoczniemy proces usuwania tego gruzu. To jest ta najbardziej czasochłonna część rozbiórki tej chłodni kominowej, tego obiektu. Potrwa kilka miesięcy. Chłodnia została wyłączona z użytku w 2006 roku.
Dziś kolejny dzień matur. Tradycyjnie drugiego dnia egzaminu dojrzałości maturzyści mierzyli się z matematyką, ale w tym roku jest inaczej. Zamiast rozwiązywania równań musieli dziś rozwiązać sobie języki i to obce. Dosyć takie porównywalne z próbnymi, jeśli chodzi o poziom. Także jestem pozytywnie nastawiona. Był list o tym, że wygrałeś konkurs fotograficzny i trzeba było się napisać, jakie zdjęcie zrobiłeś, zachęcić kolegę i jeszcze jak przebiegła ceremonia wręczenia nagród. Gramatyka nie była trudna, było w sumie jedno zdanie z gramatyki albo dwa. Dobrze, w sumie podstawa, nic trudnego. Zabawa dopiero od matematyki, WOS-u i reszty od przyszłego tygodnia. Egzamin z języka angielskiego lub innego języka obcego trwał 120 minut. W trakcie egzaminu uczniowie mierzyli się z zadaniami dotyczącymi słuchania, czytania ze zrozumieniem, gramatyki, a także pisania listu. W tym roku po pandemicznej przerwie wróci także egzamin ustny z języka obcego, który zacznie się 10 maja. Musimy wrócić do tej formuły. Jesteśmy do niej też przyzwyczajeni, mamy trochę więcej pracy. Dla uczniów jest to nowość i no nie mają kolegów, którzy mogliby im powiedzieć, jak to było w zeszłym roku, ale my je przeprowadzimy tak jak do tej pory. Oprócz języka angielskiego maturzyści mogli dziś zdawać egzamin z języków francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego lub włoskiego na poziomie podstawowym. W poniedziałek kolejny egzamin, tym razem z matematyki. Zakończyło się składanie wniosków do tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego w Katowicach, który jest największym tego typu budżetem w województwie śląskim. Miasto chwali się, że w tegorocznej edycji mieszkańcy złożyli prawie 500 wniosków. Jeśli jednak odejmiemy zielony budżet, z którego zadania nie podlegają głosowaniu, to wychodzi, że zgłoszono tylko niecałe 300 wniosków. To mniej niż w poprzednich latach. Ponad 1000 projektów już zrealizowaliśmy, a więc to nasycenie projektami z budżetu obywatelskiego w przestrzeni miasta z każdym rokiem jest coraz większe. My jesteśmy bardzo zadowoleni z tego i cieszymy się, że mieszkańcy cały czas wykazują się kreatywnością, że pojawiają się nowe pomysły, ciekawe pomysły. Jest kilka takich zadań w tegorocznej edycji, do tegorocznej edycji zgłoszonych, z którymi nie mieliśmy wcześniej do czynienia. To m.in. pomysł postawienia nowych beboków czy zorganizowania wymian garażowych. Nie zmienia to faktu, że teraz, jeszcze przed weryfikacją formalną i merytoryczną, jest mniej projektów niż w ostatnich latach było skierowanych do głosowania. Ledwie 3 lata temu do wyboru było ich aż 415. Mimo to miasto na razie nie planuje zmniejszania puli pieniędzy przeznaczonej na pomysły mieszkańców. Inflacja jednak cały czas rośnie. Ceny produktów czy usług, z których korzystamy przy realizacji zadań z budżetu obywatelskiego czy zielonego budżetu też rosną. Być może jednak mniejsza liczba składanych projektów wynika z tego, że wiele z nich wybranych przez mieszkańców w głosowaniu nie zostało zrealizowanych od kilku lat. Przygotowanie takiego wniosku, no to myślę, że to jest kilkanaście godzin na każdy wniosek, a my ich składaliśmy po kilkadziesiąt rocznie. Także to była duża praca całej jakby grupy ludzi. No i chcielibyśmy widzieć te efekty, także na pewno trochę zapał opadł. Na początku pierwsze jakieś tam projekty, które składaliśmy, nawet dosyć poszły, ale właśnie to były te prostsze projekty. Największe opóźnienia mają projekty związane z budową infrastruktury rowerowej. O ile spada liczba wniosków do budżetu obywatelskiego, o tyle rośnie liczba propozycji do zielonego budżetu. Tyle, że w tym przypadku o tym, które trafią do realizacji, nie decydują ludzie, a prezydent miasta. Na polach marsowych w Parku Śląskim trwają przygotowania do imprezy urodzinowej telewizji TVS. Z okazji 15-lecia stacji w sobotę przez niemal cały dzień będzie można posłuchać muzyki i wziąć udział w różnych aktywnościach. Żeby ułatwić dojazd do Parku Śląskiego, kursować będzie specjalna linia tramwajowa, oznaczona logo TVS. Te wagony będą jeździć na trasach z Zawodzia w Katowicach przez Rynek, punkt 44, dalej to będzie Chorzów-Batory PKP, i Chorzów Rynek, aż do Stadionu Śląskiego. I tylko na tych przystankach będą się zatrzymywały, żeby nasi goście, czyli Państwo, nasi widzowie, mogli przyjechać na urodziny do Parku Śląskiego na pola marsowe. Druga trasa będzie jeździła z dworca PKP przez Sokolską, Silesia City Center i Park Śląski Pętla Zachodnia. W tramwajach będą rozdawane ulotki z rozpiską występów na żywo, rozkład jazdy i niespodzianki. A już na miejscu, oprócz koncertów i animacji, goście będą mogli odwiedzić różne stanowiska, m.in. Akademii Śląskiej, Lasów Państwowych czy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
Przygotowaliśmy z naszej strony przeróżne atrakcje dla dzieci, młodzieży, jak i osób dorosłych. Będzie duża dawka wiedzy odnośnie pierwszej pomocy, jak taką pomoc udzielić, jak poprawnie wezwać służby ratunkowe, jak poprawnie zadzwonić pod numer 112. Będą też u nas sprzęt typu karetka pogotowia, będzie można zobaczyć, jak taka karetka wygląda, będzie kład ratowniczy. Dzieciaki będą mogły się troszeczkę przejechać takim kładem ratowniczym na sygnale, zobaczyć, jak to u nas funkcjonuje. Piknik urodzinowy TVS startuje o 12 na polach marsowych w Parku Śląskim. Impreza potrwa do około 21.00.